nocy nie zmrużyłem oka. To znaczy, może zmrużyłem. Przeszedłem w tryb czuwania. Nie zasnąłem. Miałem wrażenie, że cały czas jestem przytomny. A najmniejszy, najdrobniejszy nawet dźwięk dochodzący z klatki schodowej stawiał mnie do pionu. Na szczęście tej nocy nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Nikt więcej się tu nie pojawił. Nie było tu żadnego policjanta, żadnego żołnierza. Nawet nikt z sąsiadów nie odważył się wychylić nosa poza swoje drzwi. O ile w ogóle miałem jeszcze jakichś sąsiadów. Próbowałem też skontaktować się z Agatą, jednak bezskutecznie. To tylko pogarszało mój stan. Tkwiłem w niewiedzy, zastanawiając się, czy moja żona nadal żyje, czy może zamieniła się już w to coś, a może zabił ją któryś z żołnierzy lub policjantów. Wiem natomiast, że Przemek posłuchał moich rad. Udało mu się przetrwać tę dziwną kontrolę wojskową. Było tak, jak się spodziewałem. Pukali, wzywali. Na szczęście nie decydowali się na otwieranie drzwi szturmem, by upewnić się, że w środku nie ma żadnego zarażonego. Doszedłem do wniosku, że być może sprawdzają, czy żaden z domowników nie przetrzymuje lub sam nie jest osobą, która potencjalnie mogłaby się przemienić. Nie wiem, jak do tego dochodzi, ale sporo doniesień wskazuje na to, że odbywa się to dość zwyczajnie. Zwyczajnie w sensie zombie. Przecież znamy filmy, książki czy opowieści o żywych trupach. Okazuje się, że tutaj odbywa się to wszystko tak, jak przedstawiano nam w tych wszystkich dziełach. Można pokusić się o wniosek, że być może żywe trupy, zombie lub zarażeni, nie są zjawiskiem totalnie fikcyjnym lub w obecnej sytuacji czymś nowym. A co jeśli takie wydarzenia, zakażenia i przemiany miały miejsce już lata wcześniej? Oczywiście na mniejszą skalę. Może ktoś nawet to zatuszował, ale kto wie? Może to właśnie te wydarzenia, o których wiedzą nieliczni, zainspirowały reżyserów, pisarzy do przedstawienia ich wizerunku w swoich utworach? Możliwe, że moje rozmyślania są bez sensu. Ale w momencie, kiedy każda sekunda trwa niczym minuta, a każda minuta niczym godzina, człowiek zaczyna zastanawiać się nad wieloma rzeczami, nawet tak absurdalnymi. Była godzina 7:20. Ledwo się trzymałem. Chciałem zaczekać do 9:00. Wtedy miałem zamiar położyć się spać i zregenerować nocne czuwanie. Nie wiem czemu, ale po prostu mam wrażenie, że w nocy nie do końca mogę być bezpieczny. A za dnia? Nie wiem, czy zakażonym, wojsku lub policji robi to jakąkolwiek różnicę, ale mi owszem. Gdy zadzwonił telefon, poderwałem się niczym rażony prądem. Spodziewałem się telefonu od Przemka. Ostatnimi czasy rozmawialiśmy niemal cały czas. W duchu jednak prosiłem, aby na wyświetlaczu ujrzeć napis Agata. Gdy chwyciłem telefon, moje marzenie się spełniło. Moja żona dzwoni. A to oznacza, że żyje. Halo? Agata, wszystko w porządku? Cześć. Posłuchaj, nie mam zbyt wiele czasu. A co się stało? Dlaczego? Mikołaj, czy możesz mi nie przerywać? Naprawdę, zaraz się rozłączę, dlatego nie przeciągaj zbędnymi pytaniami. Po prostu słuchaj, a ja ci wszystko wyjaśnię. Dobrze, przepraszam, zamieniam się w słuch. W szpitalu mamy bardzo dużo zakażonych. Wirus dość szybko mutuje, nie nadążamy z badaniami. Teraz ludzie przemieniają się w to coś w ciągu kilkunastu minut. Wcześniej trwało to dłużej, nawet godzinami, a teraz jest to tempo błyskawiczne. Nie ma szans na jakikolwiek ratunek i pomoc. Jeżeli ktoś został ugryziony, zraniony i jego krew mogła mieć kontakt z osobą zarażoną, koniec. Kilkanaście minut i mamy kolejnego przemienionego. Nie ma na to leku? Leku? Mikołaj, błagam, żeby mówić o leku, trzeba najpierw wiedzieć, z czym ma się do czynienia. A my niestety nie mamy bladego pojęcia. I nie tylko my. Kontaktowaliśmy się ze szpitalami w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Nikt nic nie wie. Nikt nie ma pojęcia, co się dzieje. Ale zaraz. To znaczy, że ta cała zaraza to nie tylko w Olsztynie? Niestety. Choroba rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. W tej chwili nie ma chyba dużego miasta w Polsce, w którym sytuacja nie wyglądałaby tak jak u nas. No, może jeszcze w małych miasteczkach ludzie są bezpieczni, ale to tylko kwestia czasu.
Pamiętasz początki COVID-a? Ile minęło od pacjenta zero do wyników rzędu kilkadziesiąt tysięcy zakażeń dziennie? Moment. Tak samo jest tu. Dobrze, ale kiedy wrócisz? Mikołaj, mam wrażenie, że nadal nie dociera do ciebie to, co się dzieje. Zadajesz mi pytania, jakby nic się nie wydarzyło. Kochanie, mamy tu małą apokalipsę. To jest sytuacja, z której może nie być wyjścia, rozumiesz? O czym ty mówisz? Co ty pieprzysz? Posłuchaj, szpital został odcięty. Wiele oddziałów zostało zamkniętych ze względu na niemożliwą do opanowania sytuację. Teraz już nikt się tymi ludźmi nie zajmuje. Nikt nawet nie próbuje im pomóc. Personel, pacjenci, którzy jeszcze nie mieli kontaktu z zakażonymi, zostali przeniesieni na inne skrzydło. Wszyscy tutaj jesteśmy, odizolowani całkowicie. Tam już nie ma ratunku. Wojsko wkroczyło na teren szpitala i po prostu... Oni wszystko palą, rozumiesz? Ci ludzie, moi koledzy, koleżanki, oni spłonęli. Tylko dlatego, że mieli kontakt z tym czymś. Mikołaj, obiecaj mi coś. Obiecaj mi, że dasz sobie radę. Agata, nie mów tak. Na pewno są miejsca, gdzie jest bezpiecznie, gdzie ta zaraza nie dotarła. Obiecaj mi, że dasz sobie radę. Że przetrwasz, rozumiesz? Że za jakiś czas będziesz to wspominał z uśmiechem na ustach. Że nie dasz się zabić. Proszę, nie mów tak. Wyjdziemy z tego razem, słyszysz? Kocham cię. Pamiętaj o tym. Kocham cię i... Halo? Agata! 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 Sebastian. Powiem szczerze, że w życiu spodziewałbym się praktycznie wszystkiego. Ale nie tego, że zobaczę go tutaj. Czyli jednak jechał za nami? Ale jak? Skąd wiedział, w którym kierunku będziemy zmierzać? Druga sprawa. On już zaliczył pierwszy test wczoraj, a to oznacza, że dotarł tutaj przed nami. Jak to możliwe? Przecież nie robiliśmy zbyt wielu przystanków. Nie wiem, za dużo niewiadomych. Natomiast pewne jest, że facet z białych czaszek znalazł się w tym samym obozie. Pytanie, czy nadal stwarza dla nas jakieś zagrożenie? No proszę, Paulina. Czyli jednak twardy z ciebie zawodnik. Nie sądziłem, że uda ci się przetrwać. Co? To wy... Tak, znamy się. Czyli okłamałaś nas. Okłamałaś nas, kurwa! Mówiłaś. Wciskałaś nam ciemnotę, że chcesz dołączyć do białych czaszek. A tymczasem okazuje się, że do nich należałaś. No powiedz coś! Tak, należałam, ale... Ale co? Kurwa, jacy my byliśmy ślepi. Franek mówił, że białe czaszki dowiedziały się o azylu. Nie wiedział jak. Nigdy nie sądził, że będziemy siedzieć z kretem w jednym aucie. To nie tak. Ja... Co kurwa nie tak? Jaki... Zamknij się, Mikołaj. Była w obozie. Jej zadaniem było was wytropić i zabić. Zlecił to ten skurwiel. No jak widzicie, Paulina tego nie zrobiła, jasne? Zrozumiała, że nie tak wyobrażała sobie życie w obozie. Nie pisała się na zabijanie innych. Chciała pomagać i zwalczać zarazy, a nie mordować innych za puszkę konserw. Bo tak się u was robiło, prawda, Sebuś? Mordowanie innych było na porządku dziennym. A ty skąd to wszystko wiesz, co? Może razem byliście w zmowie? Też byłeś w czaszkach? Może razem mieliście nas zajebać, co? Nie. Dowiedziałem się o tym przypadkowo. Jak jechaliśmy do tego waszego Franka. Na stacji nakryłem ją, jak rozmawiała z tym dupkiem. Okazało się, że właśnie wtedy dobitnie kazała mu spierdalać. Uwierzcie mi i uwierzcie jej. Czy po tym wszystkim, co razem przeszliśmy,
Jesteście, kurwa, w stanie uwierzyć, że chciała waszej krzywdy? Że chciała was zabić? A jeśli tak, to chyba faktycznie lepiej by było, gdyby to zrobiła. Doprawdy nie sądziłem, że będziemy świadkami takiej telenoweli. Naprawdę, scena godna Oscara. Aż żal ją przerywać, ale niestety nie mamy zbyt dużo czasu. Czeka nas kolejny test, prawda? Wypoczywaliście i tak dość długo. Panie Sebastianie, skoro poznał pan już swoich kompanów z drużyny, może pan przejść do swojego pokoju. Kogo? Kompanów z drużyny? Tak, w kolejnym teście plenerowym, będziecie musieli ze sobą współpracować. Zgrany zespół to podstawa, czyż nie? No to co, do zobaczenia wieczorem. Po tych słowach zasalutował. Obrócił się napięcie i opuścił salę, w której się znajdowaliśmy. My natomiast pogrążyliśmy się w całkowitym milczeniu. Atmosfera była gęsta, że nawet nożem ciężko byłoby ją ukroić. Czy miałem pretensje do Pauliny? Chyba nie. Witek miał rację. Przeszła na naszą stronę. To my byliśmy drużyną. Co było, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, co jest teraz. A teraz ufam jej w 100%. O godzinie 20:00 drzwi sali, w której czekaliśmy od rana, otworzyły się. Do środka wkroczył Jarek. Cześć. Gotowi na ostatni test? Weźcie już, skończcie pierdolić te farmazony. Naprawdę nikogo to już nie bawi, ani tym bardziej nikt nie traktuje tych waszych zasranych gierek poważnie. Robicie sobie jakieś jebane show naszym kosztem. Jak mówiłem, nie do mnie te zażalenia. Rozumiem was, ale musicie mi uwierzyć. Po prostu przetrwajcie ten test, a wrócicie tu cali, zdrowi i przede wszystkim bezpieczni. A wtedy... A wtedy będziemy mieć w chuju ten wasz cały pierdolony obóz. Nie sądziłem, że będzie łatwo, ale nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciężko. No widzisz. To co? Mamy się zbierać? Kierować się na północ, czy gdzie? Wystarczy iść za mną. Opuściliśmy salę i ruszyliśmy wąskim korytarzem. Okazało się, że nie leżeliśmy w spodku, tylko w jakimś budynku tuż obok. Czy to był ten ich szpital? Chyba nie. Nie widziałem tu żadnych pseudolekarzy, żadnych chorych, personelu czy czegoś w tym rodzaju. Może to taka poczekalnia dla nas? Po chwili dotarliśmy do jednej z bram. Stały tutaj dwa wozy. W każdym kierowca oraz trzech żołnierzy. Tuż obok czekał prezydent. Stał ubrany w ten swój garniturek i z wymalowanym głupkowatym uśmieszkiem na ryju. Obok niego Sebastian. Postawa luzaka. Ręce w kieszeni. Wyjebka na wszystko. Jestem zajebisty. Witajcie, skoro jesteśmy w komplecie. Jarku, czy mógłbyś objaśnić naszym uczestnikom zasady drugiego, a zarazem ostatniego testu? Tak, oczywiście. Zatem udało wam się zaliczyć pierwszy etap. Gratuluję raz jeszcze. Oznacza to, że walka z zakażonym lub dwoma, a nawet trzema, nie stanowi dla was przeszkody. Jednak jak wiecie, podczas eskapad po zapasy można spotkać o wiele większe grupy zakażonych, całe hordy. Oczywiście wątpię, aby komukolwiek udało się w pojedynkę, a nawet w piątkę pokonać taką hordę. W takiej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem będzie po prostu uciekać. Tutaj macie mapkę Katowic, rzecz jasna. Spodek został zaznaczony dla ułatwienia. Na tej mapie zaznaczyliśmy kilka obiektów, w których nasi żołnierze ukryli zapasy. Oczywiście nie we wszystkich obiektach, lecz w kilku. Waszym zadaniem będzie sprawdzić te obiekty i powrócić ze znalezionymi zapasami. Ja pierdolę, co za cyrk! Coś chce pan powiedzieć, panie Przemku? Co? Ja? Nie, absolutnie. Wszystko kurwa zajebiście. To świetnie. W takim razie proszę słuchać dalej, żeby potem nie był pan zdziwiony. Zapasy, które zostały ukryte i które muszą zostać przez was dostarczone, to apteczka z lekami. Nie jest to malutka apteczka, raczej skrzynka. Druga skrzynka z zapasem amunicji ostrej. Trzecia rzecz to woda. Dwie zgrzewki wody niegazowanej. Warunkiem zaliczenia testu jest przywiezienie do obozu wszystkich trzech trofeów. Leki, amunicja i woda. Cały czas będziecie pod obserwacją naszych żołnierzy, którzy zawiozą was do punktu początkowego.
Tam będziecie mogli liczyć tylko na siebie. Oni będą pełnić rolę stróżów. Gdyby komuś przyszedł do głowy pomysł, aby uciec, skraść zapasy lub coś w tym stylu, cóż, nie radzę sprawdzać, co się wtedy stanie. Gdy znajdziecie trofea, wracacie wozem do obozu i kończycie test. Wszystko jasne? Tak. Rozumiem, że nie ma tutaj walki o to, kto pierwszy, ten lepszy. Nie. Tak jak żołnierze, którzy udają się po zapasy wspólnie, tak i wy musicie współpracować. Trofea są tylko 3, a potencjalnych miejsc, w których mogły zostać ukryte, macie kilka. A mamy przestrzegać jakichś dodatkowych zasad czy coś? Nie, nie ma żadnych zasad. Macie po prostu wrócić tu z zapasami. A broń? Jeśli zostaniemy zaatakowani przez zarażonych, co mamy robić? Jak mamy ich pokonać? Czym? Na miejscu znajdziecie 2 rewolwery. 2? Tak, 2. Niestety w życiu czasem bywa pod górkę. Wszystko jasne? No to powodzenia. Po tych słowach wrota ogrodzenia okalającego spodek przesunęły się, napędzane siłą mięśni jakiegoś żołnierza. Ciężarówki uruchomiły swoje silniki, które ryknęły dość potężnie. No to co, panowie i panie? W drogę, co nie? Sebastian wskoczył na pakę ciężarówki. Zachowywał się tak, jakby za chwilę miał jechać na ognisko, upiec kiełbaski i posłuchać jakiegoś country. Tymczasem bierzemy udział w czymś, co ciężko w ogóle określić słowami. Paranoja. Zabawa ludźmi. Zmuszanie ich do robienia rzeczy, których robić nie chcą. I w zasadzie, po co mamy to robić? Jaki jest tego cel, do jasnej cholery? No, na co czekacie? My? Nie, na nic. Już wsiadamy. Po prostu myśleliśmy, że może dostaniemy jeszcze jakieś wytyczne. Jeśli to wam pomoże, mogę wam powiedzieć, kierujcie się na północ. Tak. Dokładnie tego nam było trzeba. Powodzenia. Mam nadzieję, że wrócicie do nas cali i zdrowi. Tak. I aby tak właśnie było. Bo w przeciwnym wypadku obóz straciłby całkiem zgrany zespół i dobrze rokujących żołnierzy. Dlatego wierzę, że tak dobrze rokujący żołnierze nie będą mieli żadnego problemu z wykonaniem zadania. Witek nie odpowiedział. Uśmiechnął się tylko. Chłodno i szyderczo. Po czym wskoczył na pakę. Zrobiliśmy to samo, zajmując miejsca na ciężarówce. No to naprzód, przygodo. Wozy ruszyły wprost w nieoświetlone, skryte w mroku ulice Katowic. Niestety, nie jesteśmy stąd, więc nie mam pojęcia, gdzie jechaliśmy. Prosto, o ile to cokolwiek pomoże. Siedzieliśmy w milczeniu, co jakiś czas spoglądając na Sebastiana. Ten siedział z dziwnym uśmieszkiem na twarzy, jakby cała sytuacja go bawiła. Jak się tu znalazłeś? Podejrzewam, że tak samo jak ty. Śledziłeś nas? Śledziłeś. Nie wiem, czy to słowo tutaj pasuje. Może bardziej polowałem. Nie wiem tylko, dlaczego tak bardzo zależało wam na tym, aby przede mną uciec. Przecież nie chciałem waszej krzywdy. Tak? A może powiesz to Frankowi? Franek. Nie ja go zabiłem, powiem ci więcej. Nie zabił go żaden z moich ludzi, my po prostu tam przyjechaliśmy. A ta cała szopka z otwartym ogniem, granatami i ogólnym rozpierdolem? Czy naprawdę myślicie, że gdybym chciał zabić kogokolwiek z was, to bym tego nie zrobił? Albo moi ludzie nie przestrzeliliby wam głowy? Myślicie, że są aż tak chujowi, że trafiają w porcelanę babci Franka, w ozdobne zegary z kukułkami i inne chujostwa, ale nie trafią w żadną z ukrywających się w środku osób? Zabrałem ze sobą wybitnych strzelców, uwierzcie mi. Potrafiliby was zabić z chustą na oczach. O, wspaniała historia. Dobrze wiedzieć, że miałeś obok siebie tak zdolne maszyny do zabijania. Nie, nie do zabijania. Miałem ze sobą dobrych strzelców. Chcieliśmy was tylko wystraszyć, nieco zmiękczyć wasz zapał, wasze harde charaktery. To wszystko. Liczyliśmy, że do nas wyjdziecie. A potem co? Mieliśmy sobie usiąść w domku, przy kominku, przy ciepłej herbatce i pogadać o azylu? Dokładnie tak to sobie wyobrażałem.
No to chyba nie do końca tak to wyszło. Też nad tym ubolewam. Gdy weszliśmy do środka, okazało się, że dom jest pusty. Przeszukaliśmy go od piwnicy aż po strych i nic, tylko trup tego Franka. A wy? Spierdoliliście jak te tchórze przez babciny ogródek. To naprawdę imponujące. Imponujące czy nie? Nie mamy zaufania do takich parszywych skurwieli jak ty i twoi ludzie. Mocne słowa. Zawsze byłeś tym gniewnym, tym, który musiał mieć ostatnie słowo. Któremu wydawało się, że jest jedynym sprawiedliwym, który na wszystko znajdzie rozwiązanie, wytłumaczenie. Zawsze chciałeś stawiać kropkę i widzę, że się to nie zmieniło i pewnie dobrze ci szło, prawda? Otoczyłeś się jakimiś młodymi siusiakami, którzy łykają wszystko, co dzielny Witek powie. Stul pysk. Nie, Witek, ja nie jestem kimś, komu możesz wydawać polecenia. Nie jestem jakąś twoją dziwką. Chcesz, to możesz rzucić się na mnie tu i teraz. Możemy zacząć prać się po mordach, ale podejrzewam, że doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że przegrałbyś ten pojedynek. No, chyba że twoi chłoptasie przyszliby ci z pomocą. Wtedy owszem, mógłbym mieć problem. Tylko co wam to da? Poczujesz się lepiej? Udowodnisz, że to znowu ty masz rację? Że ty masz ostatnie słowo? Pokażesz im, jak jesteś silny i twardy? No, co jak co, ale rozumu to nigdy nie można było ci odmówić. Po chwili ciężarówki się zatrzymały. Byliśmy dość zaskoczeni, ponieważ mieliśmy wrażenie, że cała nasza podróż trwała nie więcej niż 5 minut. I w istocie tak zapewne było. Najwidoczniej prezydent uznał, że nie ma zbyt dużego sensu w wywożeniu nas gdzieś w pizdu daleko poza Katowice. No to jesteśmy na miejscu. W tej samej chwili jeden z żołnierzy siedzący przy witku wyjął 2 rewolwery. Jeden wręczył Sebastianowi, drugi zaś Paulinie. Dlaczego tak? Przecież ona nawet nie umie strzelać. W okna będzie napierdalać. Zamknij się, dobrze? Chcesz się przekonać na własnej skórze? Witek chciał przejąć broń od Pauliny. Lecz żołnierz natychmiast szarpnął go za ramię, tłumacząc, że tak ma być. Tak postanowił prezydent i takie przekazał wytyczne. Broń ma dostać Sebastian i Paulina i chuj. Nikt z nas nie może jej dostać. W sytuacji zagrożenia lub opresji broń może przejąć ktoś inny. Natomiast bez koniecznej potrzeby mają ją trzymać wskazane osoby. Czyli mówiąc w skrócie, zajebiście. Na nas chyba pora. Proszę, pani przodem. Zeskoczyliśmy z ciężarówki. Wokół panowała totalna ciemność. Kierowcy zgasili silniki, pozwalając nam przez moment rozkoszować się błogą ciszą. To co? Jakiś konkretny plan działania? Mamy zdobyć te 3 cholerne trofea. Z tego, co widzę na mapie, ukryli je w tych budynkach. Trofea są 3. Zaznaczonych na mapie budynków mamy 8. W dodatku budynki nie są blisko siebie. Niektóre dzieli nawet kilka skrzyżowań. No tak, bo przecież po co mieliby nam ułatwiać, prawda? No. To co powinniśmy zrobić? Mamy jakiś plan działania? Rozdzielając się, zyskamy na czasie. Podzielimy się na pół. Jedni sprawdzą 4 budynki i drudzy sprawdzą 4 budynki. Bez sensu jest, abyśmy wszyscy szli w te same miejsca. Rozdzielając się, osłabiamy swoje szanse na przeżycie. Jesteśmy w obcym mieście, w zupełnie nieznanym miejscu, w dodatku w nocy, gdzie dookoła panuje totalna ciemność. Nie mamy pojęcia, co może czekać na nas za rogiem. W tym wypadku trzymanie się razem to jedyne rozsądne wyjście. Rozdzielać możemy się, gdy dotrzemy do danego budynku. Ruszyliśmy przed siebie. Szliśmy powoli, dość niepewnie, bojąc się każdego kolejnego kroku. Oczywiście ciężko się nie bać, jak nie ma się bladego pojęcia, co może nas tu spotkać. Od żołnierzy otrzymaliśmy też niewielkie latarki, takie kieszonkowe, które mimo wszystko świeciły dość solidnie. Oświetliliśmy mapę i sprawdziliśmy, gdzie mniej więcej się znajdujemy. K
Gdy ustaliliśmy naszą pozycję, rozpoczęliśmy lokalizowanie budynków, w których rzekomo ukryto, jak to mówią, trofea. Faktem było, że niektóre budynki dzielił spory dystans. Nie wiem czemu, ale miałem przeczucie, że nikt raczej nie pokusił się o pozostawienie wspomnianych skarbów już w pierwszych budynkach. Zapewne wszystko specjalnie zostało pochowane gdzieś w tych znajdujących się najdalej, abyśmy tylko stracili czas przeszukując pozostałe i narażając się być może na konfrontację z nieumarlakami. Mimo to nie mogliśmy pozwolić sobie na pominięcie jakiegoś miejsca. Pod warunkiem, że znaleźlibyśmy wszystkie trzy rzeczy, wtedy śmiało możemy wracać bez przeszukiwania zaznaczonych lokacji. Do tego czasu musimy uważnie sprawdzić każdy zakamarek. Mamy pierwszy budynek. Co to jest? Z mapy wynika, że to Teatr Śląski. Myślicie, że mogli tu coś ukryć? Obawiam się, że nie dowiemy się, dopóki tam nie wejdziemy, choć szkoda czasu na zastanawianie się. Wszyscy ruszyliśmy w kierunku schodów prowadzących do gmachu budynku. Okazało się, że główne drzwi nie są zamknięte i bez problemu mogliśmy wejść do środka. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, był hałas. Rzuciliśmy jakimś kamieniem, który leżał nieopodal. Kilka razy krzyknęliśmy, aby przekonać się, czy w budynku nie ukryli się jacyś zakażeni. Odpowiedziała nam tylko i wyłącznie cisza. Było to zielone światło do działania. Ustaliliśmy, że będziemy poruszać się w dwóch grupach. Ja, Witek i Paulina razem. Przemek z Sebastianem. Uznaliśmy, że tak będzie najlepiej. Gdyby komukolwiek coś się przydarzyło, miał natychmiast krzyczeć. Po dokładnym przeszukaniu wszelkich zakamarków mieliśmy spotkać się ponownie przy głównym wejściu. Oględziny budynku zajęły nam mnóstwo czasu. Przynajmniej tak mi się wydawało. Musieliśmy zajrzeć w każde miejsce. Garderoby, główna sala, na której zaglądaliśmy niemal pod każdy fotel. Pomieszczenia gospodarcze, przebieralnie, kostiumernia, pomieszczenia biurowe, piwnica, kasy biletowe. Tych pomieszczeń było od cholery. Niestety, nasza trójka nie znalazła niczego. Uznaliśmy, że nie ma najmniejszego sensu, aby dalej prowadzić tu jakiekolwiek poszukiwania. Zeszliśmy na dół i odkryliśmy, że Sebastian z Przemkiem już na nas czekają. Widzę, że dość szybko się uwinęliście. Nie szukamy igły, prawda? Przedmioty są raczej duże, ciężko nie zauważyć skrzynki. To, gdzie takie coś mogło zostać ukryte, sprawdziliśmy. Niestety, zero jakichkolwiek efektów, ale to było do przewidzenia. Wysadzili nas tu niedaleko, więc nie spodziewałem się, aby cokolwiek zostało tu ukryte. Tak. Też niestety miałem takie obawy. No, to fajnie. Jeden z głowy. Zostało nam tylko 7.